Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to dzień, w którym zawsze dzieje się najwięcej rzeczy. Nie inaczej było także i w tym roku. Sztab WOŚP gminy Krosno-Odrzańskie zebrał łącznie 128 350 zł i 30 groszy. Część środków została jednak zgromadzona już w trakcie imprez i wydarzeń towarzyszących. Na sportowo i nie tylko. Orkiestrę można wspierać na wiele sposobów. Wydarzeń sportowych nie brakowało. Wśród nich kurs samoobrony, kolarze czy Nordic Walking. A kilka dni wcześniej biegacze. To w ramach zimowej, wośpowej edycji krośnieńskiej zadychy. Wraz z sympatykami biegania z Biegamy, bo chcemy do rekreacyjnego biegu na dystansie 10 km ruszyli także funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Także przed finałem można było spróbować swoich sił w ramach maratonu fitness. Wiele stacji, na których można było się solidnie zmęczyć. Piłki lekarskie, stepery, sztangi i inne rzeczy. To w hali sportowo-widowiskowej. Każdy będzie jest najważniejszy, dlatego że nie masz buforu bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że jest wielu sędziów i sędzi piłkarskich, którzy gdzieś tam się pną, każdy gdzieś tam, jeszcze w tamtych czasach pamiętajmy, że to nie są czasy dzisiejsze, że te oceny się tak bardzo nie liczą. Kiedyś ważne było każde 0,1. Gdzieś tam każde 100 metrów przebiegnięte na bieżni było ważne, bo mieliśmy egzaminy, kto więcej przebiegł, dostawał więcej punktów, czyli można powiedzieć, że my cały czas mieliśmy rywalizację. Za nami także wydarzenia, o których już wspominaliśmy. Jednym z nich było spotkanie z sędzią piłkarskim Szymonem Marciniakiem. Miałem ich całą kosz, rozdawało mnie tylko tym dzieciom, które naprawdę są nieszczęśliwe i na to zasługują. Jak nie znajdę jeszcze trzech nieszczęśliwych domów, WOŚP wspierały także lokalne instytucje, w tym żłobek miejski i przedszkole numer 3 w Krośnie-Odrzańskim, które dzięki swoim akcjom, sprzedaży ciast, licytacji czy przedstawieniu teatralnemu Trzy Gwiazdki Szczęścia zebrały ponad 10 000 zł.